Zapraszamy na dzisiejszy mecz. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mecz w ramach Division Rivals, czas zacząć. Wydaje mi się, że wszyscy dziś oczekujemy wielkiego spektaklu. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. A oto startowa jedenastka drużyny Founders. Na bramce Menion. W defensywie James Tarkowski wystąpi obok Bastoniego. Dalej Bernardo Silva oraz Litmanen zagrają na środku pomocy. W ataku natomiast zobaczymy Erlinga Haalanda współpracującego z Diogo Jotą. Ale nic z tego! Górą bramkarz! To był bardzo trudny do obrony strzał. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. I teraz poprzeczka, ale gramy. Haaland! Gol! Ależ piękne nożyce! O, czapki z głów! Tak strzelać, to trzeba umieć. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Rzuca piłkę pod bramkę. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Jacku, dziś warto odnotować jubileusz związany z 50. występem w obecnym klubie. To na pewno miła chwila. Fani również zwrócili na to uwagę. Taka liczba występów to nie przypadek. Aby sztab szkoleniowy komuś zaufał, to... Bruno Fernandes! I bramkarz górą. Bernardo Silva z piłką teraz. Ostatni dotknął piłki zawodnik drużyny broniącej. Kolejny rzut rożny. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy aut. Prostopadłe podanie, szansa. Dobry refleks bramkarza, wybita piłka. Piłka odbita od zawodnika drużyny broniącej. Zaczniemy od narożnika boiska. Czy da radę? Jest pod presją. Gol! Czyste złoto! Ależ trafił tę piłkę z woleja. No, wspaniały był to strzał. Brawo, brawo! Bernardo Silva. Może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Piłka trafia do Haalanda. Wyraźny spalony, kilkumetrowy. Przecież musiał to widzieć. Złe zagranie. Piłka trafia do Haalanda, ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika, robi się naprawdę groźnie. Piłka trafia do Haalanda. Groźnie zbliża się do bramki. Dalej piłka w grze. Mamy przewinienie, ale sędzia pozwala na dalszą grę. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Złapią kontakt i gol! Bramka kontaktowa. Wciąż mają nadzieję na korzystny wynik. No proszę Państwa, będzie jeszcze ciekawie. Aktualny wynik to 2-1. Ruben Dias. Eric Cantona.
I przy piłce Cole. Bernardo Silva z piłką teraz. Ma teraz szansę. Świetnie teraz przewiduje, gdzie się ustawić. Spinazzola. Silva przy piłce. Nic z tej akcji. Out dla drużyny przeciwnej. Jest pressing. Paulo Futre rozpoczyna ofensywę boczną strefą. Ma sporo miejsca. Cóż, chorągiewka w górze. Spalony. No niestety, Tomku, trzeba tu było zaczekać na powrót. Przecież widać było od razu, że zagrywa na pozycję spaloną. Tarkowski, Bastoni, Leonardo Spinazzola, Diogo Jota, kolejna Diogo Jotę, mierzone dośrodkowanie w pole karne, no fatalnie teraz uderzył, nie wiem, chyba źle podszedł pod piłkę. O, tak kasuje się akcję przeciwnika. Teraz zobaczmy, Diogo Jota. Świetnie teraz w obronie. Eric Cantona. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Nadal bardzo groźnie. I proszę, sędzia wskazuje teraz na wapno. A to oznacza szansę na wyrównanie wyniku. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie... Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. To odrabianie strat musiało kosztować tę drużynę niewiarygodnie dużo sił. Czy teraz trochę zanadto się nie rozluźnią? I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Eric Cantona. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Jari Litmanen. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Proszę, udana interwencja teraz na przedpolu. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Zmiana skrzydła. Spróbują drugą stroną. Ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Eric Cantona! Spalony! Zły moment podania. Diogo Jota, teraz Haaland. Po tej interwencji piłka nadal w grze. No i za to przewinienie sędzia dyktuje rzut karny. Sędzia sięga do kieszeni, uznaje, że to faul, za który należy się co najmniej żółta kartka. Tak, rzeczywiście przepisy są... I gol! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Zatem jest teraz 3-2.
Ruszył do ataku, chyba wie, co chce zrobić. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Pavar. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Nie ma wątpliwości, był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. Jest strzał z wolnego, ale bramkarz pewnie chwyta piłkę. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Sędzia to widzi, ale postanawia puścić grę. Dobrze teraz reaguje bramkarz. Ruben Neves. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy aut. No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Erling Haaland. Strzał, proszę Państwa! Ale bramkarza tej klasy nie da się zaskoczyć takimi strzałami. I tracą teraz piłkę. Rywale przejmują piłkę. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Okazja, może być groźnie. Piłka trafia w poprzeczkę, zabrakło może centymetra. No, nieźle się zapowiadało, ale to już koniec. Trochę szkoda, że nie padła bramka po tym strzale, to by nam wyjaśnił. Wrócimy do tego później, jest akcja. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Piłka teraz u Eriksena i Eriksen! Różnie mogło być po tym rykoszecie, w każdym razie mamy korner. Piłka do Bernardo Silvy, nic z tego nie będzie, przechwyt. Był w dobrym miejscu, przejął to niebezpieczne podanie. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Piłka trafia do Haalanda. To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. Do Cafu. Sędzia przerywa grę. Był tam jednak offside. Przedniej urody do grania. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Błąd. Piłka poza boiskiem. Znowu przeciwna drużyna. Ruben Neves.
obroniony strzał, ale mamy offside. Sędzia nie waha się i sięga po gwizdek. Sané. Silva przy piłce. To już chyba ostatnia szansa w tym meczu, by zawalczyć o remis. Wznowią z rogu boiska i będzie okazja do wyrównania. Być może jedna z ostatnich. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Erling Haaland. Poradził sobie, minął z wodem. To musi być gol! No, gdyby to wpadło, byłoby już po meczu. Naprawdę dobra okazja, by podwyższyć wynik. Dobrze, że wciąż próbują, ale bardzo niecelnie tym razem. Sané. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Oj, spaprane to podanie, naprawdę. Pavard. Szybkie dogranie w pole karne. Nieudane uderzenie. Szkoda straconej okazji, choć zdaje się, że dodatkowo był spalony. Tak, nawet gdyby piłka trafiła do siatki, to bramka nie zostałaby uznana. No i brawo. To, co Państwo widzicie, to wysoki pressing. Leonardo Spinazzola. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Ależ to było wyrównane spotkanie. Tak naprawdę żadna z drużyn nie zasługiwała na porażkę. Tym większe wyrazy uznania dla zwycięskiej ekipy.